Po sukcesie programu Chorzów 60+, skierowanego do najstarszych mieszkańców Chorzowa, przyszedł czas na najmłodszych. Dzięki umowie pomiędzy chorzowskim magistratem a Wyższą Szkołą Biznesu z Dąbrowy Górniczej, wszystkie dzieci ciekawe świata będą mogły pogłębiać swoją wiedzę na Chorzowskim Uniwersytecie Dziecięcym. Idea jest szalenie istotna dla kreowania i tworzenia społeczeństwa wiedzy, ponieważ w krótkich formułach warsztatowych i wykładowych staramy się fascynujący sposób zaprezentować wszystkie dziedziny nauki. A zatem na tym etapie poznawania świata w wieku 6 do 12 lat, kiedy młodzież jeszcze nie ma bardzo ściśle sprecyzowanych swoich zainteresowań, staramy się poprzez bardzo interesujące wykłady, takie choćby jak Harry Potter, magia czy rzeczywistość, albo czy krowa musi jeść siana, bo dawać mleko, zainspirować młodych ludzi do poznawania nauki. Oczywiście w formie zabawy będą przekazywane różne formy zajęć związane z matematyką, z chemią, z fizyką. Myślę, że to jest najlepszy sposób, aby małe dzieci zrozumiały, na czym polegają pewne związki chemiczne, fizyczne i też matematyczne. Wykłady będą się odbywały cyklicznie, raz w miesiącu, w sobotę w Chorzowskim Centrum Kultury. Jest to przedsięwzięcie, które mam nadzieję spowoduje, że dzieci zaczną się tym bardziej interesować, więcej wiedzieć i oczywiście każde dziecko otrzyma swój indeks, będzie miał wpisywane oceny. Adepci uzyskują indeksy, zbierają zaliczenia, a wykłady prowadzone są przez pracowników nauki w zdecydowanej większości profesorów, adiunktów, bądź też właśnie aspirujących popularyzatorów nauki. Zajęcia potrwają do maja. Na koniec każdy z młodych żaków będzie mógł pochwalić się dyplomem ukończenia uniwerku. Ci najbardziej potrzebujący otrzymają stypendia. Uroczysta inauguracja Uniwersytetu już 22 września.